Cześć, witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. W dzisiejszym pokażę żółte szutrówki Albert Model, a tak naprawdę to wykonane na zamówienie firmy pana Krzysztofa Koja. O, proszę bardzo, firmy PMR Modele. Mamy tutaj na pudełku stosowną naklejkę. Nowiutkie modele, to jest też taka nowość sprzed paru tygodni. Jeszcze paragon w środku. Już prezentowałem te modele, więc tutaj specjalnie nie ma co przedłużać. Tak samo i te modele są pięknie wykonane, filigranowe. Wyjmę jeden z nich i sobie obejrzymy. Kółka toczą się pięknie. To były zastrzeżenia do pierwszych, zdaje się, modeli tej produkcji. I nie tylko w powietrzu, tylko i również pod obciążeniem. To istotne, bo tak w powietrzu to sobie mogą ten, a tutaj jak się wózek układa, coś go tam może dociska, to najlepiej nie jeździły. No i co, tu widzę, jakieś paprochy są, to je sobie wyjmę i bliżej ten model. No piękne. Teraz tak, znowu kupiłem model z czwartej epoki. I to nawet nie czwartej C, że to jest końcówka piątej, tylko czwartej B. A dlaczego? Ano dlatego, że chcę mieć chyba serię tych modeli wydanych przez pana Koja, stąd skwapliwie kupuję każdy kolejno ukazujący się model. Chcę mieć po prostu całą kolekcję. Tak samo jak w przypadku modeli Schlesien, modele lokomotyw EU07, tak i teraz. Kupiłem, mam, może kiedyś gdzieś te żółte również wykorzystam, z daleka na filmie one mogą udawać, bo obecnie też sporo w żółtym malowaniu takich szutrówek jeździ, na przykład w malowaniu PNI, Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, ale też być może i innych. No i co, no jeszcze Wam pokażę, żebyście sobie poglądali. Sam w międzyczasie tak staram się przyjrzeć, czy wszystko jest ok. Wydaje się, że jest ok. Nie znam dokładnie budowy tego wagonu oryginału, żeby stwierdzić, czy są jakieś niezgodności. Optycznie wszystko wygląda fajnie. Model jest piękny, ładnie wykonany. Oznaczenia, te najdrobniejsze, są czytelnie. Żadne tam kalki, tylko tampon druk. No naprawdę, naprawdę piękne modele. Nie najtańsze, ale za to ładne. No dobrze, schowam do pudełka dla porządku, wyjmę i zobaczę drugi, ale już tak szybciutko, wyjęty. Ok, wszystko się wydaje z tym także w najlepszym porządku. No to dobra, z powrotem do pudełka. Tutaj tym styropianem takie zabezpieczenie też jest ciekawe. Zobaczcie, pudełko standardowe do różnych modeli i odpowiednimi klockami styropianowymi jest dopasowane do kształtu modelu. Z boku mamy części zapasowe, te części zapasowe, czy tam do montażu, to uwaga, są wyłącznie sprzęgi. Co najfajniejsze, są to sprzęgi tego standardu, nie wiem czy produkcji, jak Roco, czyli te moje ulubione. No i świetnie. Dobra. Sobie tutaj schowam ten paragon gdzieś pod spód, żeby mi nie wyfrunął. Tak mi nie wyfrunie. I już. Piękne modele. Dla porządku pokażę, że posiadam również drugie pudełko, te w malowaniu PKP Cargo. Chciałem Wam pokazać żółte. Tutaj już nie będę wyciągał, tylko zrobię tą samą szybką operację. Schowam paragon. Tak Wam jeszcze pokażę. O, tutaj ten model PKP Cargo i już z powrotem do pudełka. O, niebieski i żółty. To dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć.